Chciałbym serdecznie Państwa melomanów powitać jako nowy szef artystyczny Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Ogromnie się cieszę, że w ciągu najbliższych miesięcy będziemy mogli razem dzielić pasję do muzyki, do sztuki. Pasję ja jako artysta razem ze wspaniałymi muzykami i innymi pracownikami artystycznymi tej instytucji z Państwem jako melomanami, ludźmi, bez których nie moglibyśmy funkcjonować. Zdecydowałem się objąć stanowisko tutaj właśnie w tej instytucji, dlatego że jest to dla mnie niezwykłe wyzwanie, fajne wyzwanie, żeby połączyć świat muzyki symfonicznej ze światem muzyki operowej, co się rzadko zdarza w jakiejkolwiek instytucji, ale jednocześnie sam Białystok mnie bardzo interesuje. Interesuje mnie to, że to jest miasto europejskie, niezwykle dynamicznie rozwijające się, a z drugiej strony miasto bardzo skierowane na wschód. To jest miasto bardzo też wielokulturowe i chyba najbardziej wielokulturowe większe miasto w naszym kraju. Mam nadzieję, że to doświadczenie, które mam właśnie, będzie tym doświadczeniem, które będzie się mogło dobrze zrealizować w ramach tej instytucji i tego miejsca. To doświadczenie to przede wszystkim jest 20 lat mojej pracy i mieszkania też w Wielkiej Brytanii, gdzie tam pracowałem między innymi z tak wspaniałym zespołem jak London Symphony Orchestra, uważana za zespół, który jest w piątce najlepszych orkiestr na świecie, ale także to doświadczenie, które wynika ze współpracy z zespołami za naszej wschodniej granicy, takimi jak Filharmonia w Petersburgu, czy Narodowa Orkiestra Symfoniczna Ukrainy, albo Państwowa Filharmonia Białorusi w Mińsku. Bardzo chciałbym właśnie tutaj w Białymstoku z jednej strony te najlepsze wzorce zachodnie wprowadzić, przede wszystkim wzorce nie tylko wysokiej jakości artystycznej, ale także rodzaju współpracy, gdzie właściwie ten efekt ostateczny, artystyczny nie jest tylko częścią wizji jednej osoby, ale tak naprawdę składa się z tych drobnych okruchów talentu, które się znajdują w każdym muzyku, w każdym artyście, czy śpiewaku, czy tancerzu, którzy w naszych projektach będą uczestniczyli. Z drugiej strony mam nadzieję, ponieważ od wielu lat interesuję się też sprawą dyplomacji kulturalnej i tutaj muzykę polską, naszą sztukę polską bardzo często wożę za naszą wschodnią granicę, starając się pokazywać, jak wspaniałym sukcesem może się pochwalić Polska w ciągu ostatnich 25 lat. Mam nadzieję, że właśnie Białystok będzie tym miejscem, który będzie taką bazą do zbudowania silnego ośrodka dyplomacji kulturalnej, który pokaże jeszcze lepiej, jak dobrze polska kultura się rozwija i jak dobrze może ona promieniować na kraje na wschód od naszej granicy. W latach 2010-2011 przygotowałem olbrzymi projekt Instytutu Adama Mickiewicza. Projekt, który się nazywa E-Culture Orchestra. To była orkiestra młodzieżowa składająca się z muzyków polskich, jak i muzyków sześciu krajów Partnerstwa Wschodniego, czyli Ukrainy, Mołdawii, Białorusi, Gruzji, Azerbejdżanu i Armenii. Był to projekt, który w rezultacie był największym projektem kulturalnym polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Ten temat mi o tyle bliski, że jako jedyny polski dyrygent, jak dotychczas dyrygowałem Europejską Orkiestrą Młodzieżową. Dyrygowałem ją zresztą na wyjątkowym wydarzeniu, bo na 50-lecie Parlamentu Europejskiego właśnie w Strasburgu. Z tego co wiem, do dzisiaj jest to jedyna orkiestra, która tam wystąpiła. I jakby rozwijając ten projekt, miałem okazję rzeczywiście spotykać muzyków, spotykać artystów z tych krajów na wschód od naszej granicy, krajów o wielu różnych kulturach, wielu różnych językach, także wielu różnych wyznaniach. Także to, co mnie szczególnie interesuje w Białymstoku, to jest to, że jest to, tak jak już wspomniałem wcześniej, miasto, które ma z polskich miast jest chyba najbardziej wielokulturowe, wielowyznaniowe. Tutaj w projekcie E-Culture Orchestra to, co było wyjątkowe, to udało nam się właśnie połączyć w coś wyjątkowego, w bardzo zgrany artystyczny organizm, osoby, które nie tylko są z krajów o różnych wyznaniach, dlatego że to były kraje prawosławne, jak i muzułmańskie, jak i katolickie, ale także kraje, które nawet były w stanie wojny, tak jak Azerbejdżan i Armenia. Także dzięki temu udało mi się jakby dostrzec też, jak olbrzymią rolę w naszym życiu, w polityce potrafi odgrywać kultura. Mam nadzieję, że właśnie przez to, co będziemy robili tutaj, będziemy mogli odkrywać, jak lepiej przy pomocy tego narzędzia zbliżać ludzi, jak zbliżać ich do siebie nawzajem, jak i do Europy. Wielu dyrygentów ma bardzo różne spojrzenie na to, jak pracować z zespołem, jak inspirować zespół. Każdy musi to jakby samodzielnie wypracować. Ja miałem to szczęście, że udało mi się pracować z najlepszymi dyrygentami na świecie. Pracowałem jako asystent takiego dyrygenta jak Sir Simon Rattle, który jest w tej chwili
szefem artystycznym Filharmonii Berlińskiej. Przez wiele lat pracowałem z Walerijem Giergiewem, dyrektorem Teatru Maryjskiego w Petersburgu, ale także dyrygentem, który chyba najbliżej jest mojemu sercu, jeśli chodzi o filozofię pracy z orkiestrą, to jest Sir Colin Davis. Jeden z najwspanialszych dyrygentów w historii, człowiek, którego jeszcze na studiach poznałem z nagrań jako legendę dyrygentury, a z którym miałem to szczęście, że pracowałem właściwie z nim prawie do końca jego życia. Łącznie z tym, że o ile wiem, byłem ostatnim dyrygentem, który miał jeszcze okazję z nim się spotkać i porozmawiać zaraz przed jego śmiercią 2 lata temu. To, co jakby udało mi się zaobserwować u tych dyrygentów, to, że jeżeli rozumie się, czym jest inspiracja muzyczna, jeżeli rozumie się, czym jest sztuka, to można znaleźć taki sposób, żeby od wewnątrz, przez emocje nawiązać dobry kontakt z zespołem i razem zjednoczyć się w jednym celu, żeby robić wspaniałą muzykę, że do tego niepotrzebny jest jakiś trudny charakter, czy powiedzmy agresja, tylko można to osiągnąć na zasadzie współpracy i wspólnego zrozumienia, że tak naprawdę wszyscy chcemy osiągnąć naprawdę wyjątkowy efekt i dać ludziom coś wyjątkowego. Mam dość wiele zainteresowań, szczególnie interesuje mnie marynistyka i historia. Chociażby wynika to z tego, że mój ojciec mnie inspirował przez większość mojego dzieciństwa. Mój ojciec, który jest uważany za jednego z czołowych specjalistów od historii Pomorza Zachodniopomorskiego. Sam wywodzę się ze Szczecina. Jednak mam olbrzymi sentyment do tego miasta, który jest też na złączeniu wielu kultur, które w swojej historii było zarówno francuskie, rosyjskie, niemieckie, duńskie, szwedzkie, pruskie, polskie. No i także, tak jak wspomniałem o marynistyce, że miałem zawsze sentyment do morza. Dużo żeglowałem, nawet zdarzyło mi się kiedyś żeglować na darze młodzieży. I nawet zdradzę tutaj Państwu sekret, że kiedy w 2006 roku, bodajże w maju, dyrygowałem swoim pierwszym koncertem tutaj jeszcze w Filharmonii Białostockiej, zaraz po koncercie wymknąłem się do czegoś, co było pasją moich lat nastoletnich, czyli był to festiwal piosenki żeglarskiej Kopyść. Także nawet jakby nie zajmuję się, nie interesuję się tylko muzyką poważną. Staram się tych inspiracji szukać w różnych miejscach. I taką inspiracją dla mnie właśnie w tamtych czasach to była muzyka żeglarska, to były szanty, z których się dużo nauczyłem na temat tego, jak na przykład śpiewać po angielsku, jak łączyć, powiedzmy, kulturę muzyki poważnej z muzyką folkową. Właściwie edukację muzyczną zacząłem bardzo, bardzo wcześnie i to była moja własna decyzja. Sam przekonałem do tego rodziców. W wieku 7 lat, kiedy miałem właściwie 6 lat jeszcze, w Szczecinie, w moim rodzinnym mieście, powstawała podstawowa szkoła muzyczna. Kiedy przyszła grupa nauczycieli, którzy przesłuchiwali dzieci do tej szkoły, ja sam się wyrwałem do tego, że chciałem, żeby być przesłuchanym. Długo potem trwało przekonywanie moich rodziców, że to jest to dokładnie, co chcę robić, dlatego że to się wiązało z kłopotem, z podwożeniem mnie do szkoły. Ale tą drogą poszedłem. Potem, kiedy stwierdziłem, że dla mojej edukacji muzycznej jest jednak ważniejsze, żeby przejść do większego ośrodka, zdecydowałem się na przeniesienie do Liceum Muzycznego w Poznaniu. Także tam kończyłem maturę, tam robiłem dyplom ze skrzypiec. Zawsze starałem się iść za takimi miejscami, gdzie uważałem, że mogę dostać najwyższy poziom edukacji w tym temacie, w tej dziedzinie, która mnie interesowała. Także po Poznaniu, które było najlepszym ośrodkiem wiolinistyki, przynajmniej wtedy, przeniosłem się na studia dyrygentury właśnie w Akademii Muzycznej w Warszawie. Co ciekawe, moich dwóch poprzedników tutaj, zarówno pan Marcin Niesiołowski, jak i pan Michał Klauza, to były osoby, z którymi razem studiowaliśmy niemal na tym samym roku na Akademii Muzycznej w Warszawie. No i potem, kiedy chciałem uzupełnić moją wiedzę o taką bardziej wiedzę muzykologiczną, też wiedzę na temat w ogóle, w jakim kontekście funkcjonuje muzyka, ale także w tym kontekście, który jest bardzo ważny dla dyrygenta, a więc w kontekście społecznym, w kontekście budowania elit dookoła muzyki. Takim moim wyborem na moje studia podyplomowe był Uniwersytet w Oksfordzie, gdzie robiłem studia muzykologiczne. Potem jakby zostałem już w Wielkiej Brytanii, dostałem propozycję najpierw wykładania w Guildhall School of Music and Drama w samym Londynie, potem z jednym z najlepszych wydziałów operowych na świecie, także stąd jakby czerpałem moje doświadczenie operowe. Potem stamtąd dostałem od razu propozycję, żeby pracować jako asystent Sir Simona Rattle przy jego nagraniu dla firmy EMI Króla Rogera, naszego wspaniałego
Karola Szymanowskiego. I tak już właściwie w tym Londynie zostałem, dojeżdżając coraz częściej do Polski i robiąc coraz częściej projekty, zarówno tam, jak i tutaj. Chciałbym serdecznie Państwa zaprosić na wydarzenia artystyczne do Opery i Filharmonii Podlaskiej. To, co chciałbym osiągnąć tutaj, to jest przede wszystkim, żeby Białystok, żeby to miejsce, wyjątkowe miejsce, które przecież się nazywa Europejskim Centrum Sztuki, żeby było rzeczywiście prawdziwym miejscem europejskich spotkań kulturalnych, gdzie będzie się spotykała kultura Zachodu z kulturą Wschodu, gdzie przede wszystkim będziemy starali się tworzyć oryginalne i wyjątkowe wydarzenia artystyczne, gdzie te kontakty z pierwszej ręki, które mam zarówno na Zachodzie, jak i na Wschodzie, rzeczywiście kreowały wydarzenia artystyczne, które będą, mam nadzieję, unikalne na skalę Polski, a może nawet tego regionu Europy. Także proszę tutaj serdecznie dopingować nas, wspierać przychodzeniem na nasze wydarzenia artystyczne, ale także tym, żeby dzielić się tym, jakie Państwo mają opinie na temat tego, co tutaj będziemy robić, czego Państwo by oczekiwali, czego Państwo chcieliby tutaj usłyszeć.